Hopp. Hop, hop, hop! Jestem. Jesteście? Jesteśmy? Proszę o jasny sygnał. Chyba jesteśmy. Cześć wszystkim! Sławek, Pan Kustosz, Light Peter, Wansuk, Iron, Morozik, Shadow Philosopher, Nesio Besio, Michura, Xiaomi, albo Xiaomi, przepraszam, Talutamatu, Olgird Gnaz, Dio Brando, Zarondir, Lord Darkseid, mam dzisiaj po prostu bardzo powolny dzień, przepraszam was. I cały czas ta gra mi się włącza na nowo, ale już nie będę tego naprawiał. Oliver Księżarczyk, Ironiczny, cześć, Kukluk, Agata Piszczek, Anis.pl, Wojciech Bogutczak, Delito Blue, Krystian, Dawid Kubacki, Kojabayashi, kurwa, na następnych zawodach cię pokonam. Łukasz Micek, Zarondir już był, Tomasz Rębowski, Misi Ogi, Darinowa, cześć, Zdwojson, oj, co was tak dużo nagle, ja nie dam rady was wszystkich przeczytać, Asak, Franek Gamer, Kozakowski, Klaudiusz, cześć, Mr. Joker, Griff, Ektos, Evil King, Alex, Ruson Potulski, Pan Banan, Mager, Nikolek, Rajundo, Adam Sobolewski, Flamebird, Shiny Wolo, Ulu, 12, czyżby seria promocyjna zadziałała? Nie, jestem masochistą. Pęgwinek, Patryk Węcel, Le Twoja Stara, Libe, cześć, Jorośku. Jorośku to znaczy, że miło cię poznać, tak z tego co kojarzę. Wipek albo Wajpek, Ziom, Franek Gamer, Super Enzy, ale was dużo dzisiaj, Galaxy, Lama, Krzysztof Krzyżanowski. Kurwa, no nie przeczytam was wszystkich, przepraszam najmocniej, przepraszam. Thomas the fucking Train, Kerkse, Galaxy Lama, komercjalny. Jeśli tak sobie z amerykańskim akcentem przeczytam. I wszyscy pozostali. Daniel Zimmerman, przestań mi banda i rodzinę prześladować. Przecież widzisz, że chcę grać. Require, cześć. Cześć. Bardzo się cieszę, że przyszliście. Jak dzisiaj możecie zauważyć moje pierwsze chwile w grze Super Dragon Ball Heroes. W ogóle nie wiedziałem, że ta gra ma przedrostek. Super, myślałem, że to jest po prostu Dragon Ball Heroes, a Super Dragon Ball Heroes jest to seria promocyjna, która nie uprzedzam już wasze, uprzedzam, nawet odpowiadam na wasze podejrzenia, nie zadziałała na mnie, to nie przez serię promocyjną zacząłem grać w tę grę, to przez 85% przecenę na Steamie i gra z 200 paru złotych, jeśli dobrze pamiętam, została przeceniona na 20, a 20 zł za, powiedzmy, doświadczenie, według mnie to nie jest dużo, także dzisiaj sobie tyle się wykosztowałem, żeby mieć możliwość, mieć, mam nadzieję, przyjemność pograć sobie w te produkcje. Atari, zamieniłeś na nowszy model, aby odpalić to barachło? Tak, dokładnie. No przestań mi ban... Dobra, nie, wiecie co, ja zrobię tak, po prostu wejdę już w nową grę i może wtedy Bandai stwierdzi, że ja chcę grać. O, to jest... on był w Dokanie. Jak on się nazywa? Sylas to był w LoLu. Czas nadszedł, mówi. Jak on się nazywał? Nie podpowiadajcie mi. Jak on się nazywał? Nie mogę, nieważne. Xardas? Xavier? Nie, nawet wy nie wiecie? Już wolę kupować ze strony Eneba, bo z kodem Adach otrzymam zniżkę. Oczywiście, jeśli chcecie kupić grę, możecie sprawdzić na Enebie. Link w opisie, z kodem Adach 3 macie zniżkę. Sylas. Cześć Marcia, tak, to live. Co to w ogóle jest za grafika? To wygląda jak... Z całym szacunkiem, ale to wygląda jak gra na PlayStation 1. W ogóle nie, ta gra nie zasługuje na to, żebym podłączał pada, więc klikam myszką. Okej, ludzie tutaj są wielkimi fanami gry, która się nazywa Super Dragon Ball Heroes. I to ja chyba nawet kojarzę tę historię z tym malutkim gościem, który stał się... Dobra, skip. Który stał się... Muzyka z anime! Muzyka z anime tutaj jest! A!
Kimi o... Nie pamiętam tekstu po japońsku. Supasuta! Ej! Biorą mnie pod włos, wiedzą, że akurat openingi mi się podobają i próbują moją sympatię tym zgarnąć. Chyba cały budżet poszedł na ten trailer. Ksiądz Marian. Cześć Mike. Sławek, dziękuję. Nie. Nie. Nieprawda. Ależ dzierenowiarz żyłki wyszły. Zacząłeś w to grać. Delma, dzięki za suba. Sławek, dzięki jeszcze raz. Co to jest za twarz? Co tam? O, Marcin! Marcin z Budapesztu! Dziękuję bardzo. Co to jest za grafika? Ja mam ustawienia... No i jest... One beat, cześć! Jak się mamy, jak zdrówko, jakieś plany na weekend? Mam zadanie dla ciebie, zrób spina na głowie, jak już nie ma trenuj z dachem, pozdrawiam z Budapesztu. Będzie trenuj z dachem, będzie, nie zrobię spina na głowie, bo szkoda mi tej resztki włosów, ale będzie trenuj z dachem, tylko może później, muszę odzyskać formę, bo teraz trochę się zasiedziałem, ale tak, obiecuję. Konacht.pl, dziękuję. Nie ma, nie wiem czy można było grać w tę grę. Rotar Game, dziękuję. Zostawcie suba w ogóle, jeśli nie zostawiliście suba. Bardzo wam dziękuję. So this is Super Dragon Ball Heroes! Chłopie, ty jeszcze nie wiesz, w jakie gówno wdepnąłeś. Się tak ekscytujesz. Jak on ma na imię? Ja pamiętam, on się nazywa Beat. Okej, okay, pamiętam, z Dokana. Bo ta karta była w Dokanie. Ale co to jest za grafika? Ja mam ustawione w ustawieniach, że mam najwyższe ustawienia graficzne, a to... A to jest Great Saiyaman, kurwa, 15. Pamiętam też, co jest. Great Saiyaman 93. Adaś to gra na automaty. Ale ja gram na komputerze. Ja bym... A ten, co ma pompadura, ty! To jest Knuckles z Hunter x Hunter. Absolutely incredible. Dobra, skip. Jak powinniście mnie nazywać? Wolfblood. Nie, ostatnio pisałem do Mojangu, żeby mi zwrócili moje imię. Adaho. Mam nadzieję, że tutaj nie jest zajęte. Adaho, tak! Use this name, yes! Czemu mi pokazujecie, podświetlacie no? Pamiętaj, że jak 2 godzin nie przekroczysz na streamie, to możesz się zwrócić. Nie, to nie jest prawda. Dobrze, to zrozumiałam? Tak, dobrze. Tak, to ja. Ja tak nie wyglądam. Nie mam takich włosów brzydkich. Mam piękne włosy. O! Będzie można ustawić awatara. Coś czuję, że w tej części gry spędzę najwięcej czasu. Damirt, cześć! Tak, za hajs z YouTube'a. 20 zł zapłaciłem za tę grę. O! 8 różnych ras. To nie jest tak, że ja uważam, że jedna jest gorsza albo lepsza od drugiej, ale no jedną trzeba wybrać z tego, co widzę. Zaraz zobaczymy, jakie... Pewnie Sajanie, ja od razu strzelam. Sajanie, ludzie, Namechanie, Majiny, Kaioshini. Frieza, rasa Frizy. Kto jeszcze będzie? Może jacyś demonowie? Z demonów, jak Dabura i te inne. I jeszcze 8 rasa. Nie wiem. O co chodzi z Blood Wolfem? Ktoś mi się włamał na konto w Minecrafcie parę miesięcy temu, zmienił mi nick na Blood Wolf i po 10 latach posiadania nicku Adacho w Minecrafcie ktoś mi ukradł ten nick. I mój nick został skradziony i musiałem zmienić na Adacho z podłoga. O! O! Androidy! O! Patrzcie! Wszystko zgadłem! Prawie że! Saiyan! Tylko że Saiyanie nie ma ludzi, nie ma ludzi. Są Saiyanie mężczyźni i kobiety. Ale Majinów, demony, Kaioshinów, androidów nie zgadłem, Namechan i Frieza. Wszystko zgadłem. No to kim? Robimy głosowanie na live. Ja od razu powiem, że nie będę na pewno Majinem. To zostawiam Marci. Nie będę Frizą i nie będę demonem. Chcę usłyszeć hałas na czacie. Tak jak od przedszkola do Opola. Jak jest na przykład: czy według was wygrała Zosia? Wow! Czy według was wygrał Antoś? Wow!
i oni mierzą na tej skali, kto głośniej krzyknął. To ja teraz potrzebuję hałasu. Czy chcecie, żebym został nameczanym? Od przedszkola do pola na żywo, edycja 2021. Nie! Niektórzy piszą nie, tym samym robiąc hałas. No dobrze, to widzę, że dużo osób nie pisze. No to kto chce, żebym został Kaioshinem? Czy chcecie, żeby Antoś został Kaioshinem i pojechał do Opola? O, Mike. Mike, co jest? Przecież wiesz, że streamuje. No niestety lud chyba zagłosował już, Mike. No, dzięki, cześć, trzymaj się. Mike do mnie zadzwonił i powiedział po prostu jak Liam Neeson w uprowadzonej Namek. Nie chcecie. Dobrze, to chcecie, żebym został Saiyanem? Podkreślam, Saiyanem mężczyzną? Wow, 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 co tu się na czacie dzieje? Może ja wrzucę czat? O, wrzucę czacik, niech sobie wisi. Będzie dobrze widać na zapisie. Nie. No dobra, to kobitka? Chcecie, żebym nosił balony, czy nie? Chcecie, żebym nosił balony? Zróbcie hałas dla kobitki! Tak, dobra. Niech będzie. Dobra. Niech będzie. Ej, prawie 300 osób na lewie, bardzo się cieszę. Chcę być Saiyanką. Udowodnię, że też się można dobrze bawić, będąc Saiyanką. Ikuayo! Yamete! A co to znaczy? Co mi tu pokazuje? Aha, dobra, to chyba nie jest takie ważne, skoro to zniknęło samo. Jesteś oficjalnie zarejestrowany! Tu jestem chłopakiem? Czemu jestem chłopakiem? Mogę już się bić. Masz ze sobą karty? Jakie karty? Nic nie dostałem. Nie mam żadnych kart. Nie mogę grać bez kart. Mogę? Nie, nie możesz, ale mam dla ciebie trochę kart, dla takich ludzi jak ty, durnych. Okej, naprawdę? Haha! No fajnie, weź sobie 7 kart. O! O! A dostałem 6, kurwa, ja umiem liczyć, kobieto. 18, 17 dostałem, Ultimate Gohana bez kosmyka, Piccolo z małą głową, Krillana, co puszcza Kienzan i Vegetę, który ma, kurwa, nogi rozbudowane niczym... nie wiem kto. Mogę sobie wybrać? Aha, dobra. This one. Dostałem te karty z góry, no dobra. A siódma? This one! Oczywiście Goku na ostatnim miejscu. Czy wszystko jest w porządku? Tak, fajnie, wybrałem swoje karty. No fajnie, dobra, no to idź sobie. No, nie mogę się doczekać, aż będę w końcu grał. A ja nie umiem w ogóle grać, nie? Ale fajnie. W ogóle co to, nie wiem, zastanawiam się, co tam wcześniej było. Miałem takie jakieś, kurde, bicie serca, kołatanie. Chyba muszę iść do lekarza. Dobra, dobra, dawaj, idę grać. Dobra, Dacho, please, come up on the stage. O, zostałem wypowiedziany przez anonsera. Tak, to moja kolej. Czy będę się wygrywał, czy przegrywał, dam z siebie wszystko. Agnieszka Bolesta, dzięki za suba. Widziałeś opening do DB Ancestor? Jest piękny pod względem animacji. O, nie widziałem. Okej, dobrze, coś tam, będę sobie chodził po mapie. Niektóre kółeczko mają dialogi, minigry, bitwy i inne będą dawać mi itemki. Główna historia jest oznaczona na czerwono. Mam sobie iść tędy, no dobrze. Jak mam iść? Strzałkami? Wow, 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 wow! Strzałkami chodzę, dobra. Okej. Bije się. Kiedy live... Co to? Jak mam pobić tego chłopczyka? Przecież to mi live'a zdejmą!
Co to ma znaczyć? Czemu mam się bić z chłopczykiem, który ledwo skończył podstawówkę? Przecież on dopiero wraca z zakończenia roku. Pewnie dostał czerwony pasek. To jest typowy fan Dragon Balla. To jest typowy fan Dragon Balla. Nie, nawet nie GT, bo GT jeszcze nie oglądał wtedy. To jest fan My Hero Academia, o. Zróbmy to, zaproponował mi Yuto. Dobra, dobra, bez takich podtekstów. Więc jesteś znany jako Adacho. Sprawdźmy, z czego jesteś zrobiony, kurwa. Z wody, skóry, innych narządów. Death to Ion, dzięki za suba. A nie macie głośno? Dobrze jest dźwięk? Od razu wam zapytam, jest dobrze? Dzięki Kondziu, cześć Kondziu w ogóle. Za linki. Zostawcie suba na kanale. O kurde, moje ręce się trzęsą. Ale chyba z ekscytacji. Każda karta ma unikalną zajebiście, że daliście mi to przeczytać. Jaka Final Rando? Ty, dopiero zaczęliśmy już Final Rando? Kurde, zapisałem się, bo wyglądało to na dobrą zabawę, ale powinienem był się bardziej pouczyć, jak grać. Jak to działa? Poruszasz kartami, żeby walczyć? Chcę przytłoczyć mojego przeciwnika, więc wszystkich będę po prostu wystawiał na pole bitwy. Okej. No attackers on the field, czyli tutaj jest pole dla attackersów. Mogę sobie Q albo E. Q albo E, co to znaczy? Aha, Q albo E mogę wymieniać ludzi, a strzałkami sobie prze... O, ja nie chcę go tam dawać. Ale dobra, chyba muszę. Wszystkich mam od razu wystawić? Zatwierdzam. Ale mam drużynę. Ty, to jest drużyna z turnieju mocy w ogóle, czajcie to? Dopiero teraz zauważyłem. A, no nawet gram przeciwko 7-6 przedświatowi. Ja coś muszę robić? Goku Rose, dzięki za suba. Ty, normalnie, co to jest za animacja? Kale, jaka twarz! O, o, o! Pa, patrzcie co się dzieje, pa. Ale tu masz kliknąć chyba. Pa. Jestem najlepszy w tę grę! Goku Genkidamo w nich rzuca! Krillan Kamehameha, Piccolo Light Grenade, Super Kamehameha od Gohana, Super Electric Strike od 17, Destructo Disc, czyli Kenzan od 18, Atak Wielkiego Wybuchu od Bejiki. Ależ, no nie wierzę, co się dzieje. I co? KO? Już od razu? Nie, już stało, ale chyba jedyne, co zrobiłem, to kliknąłem w dobrym momencie. Praktyki w Legends się przydały, dokładnie. Tam jest taki sam element. Hurra, wygrałem! Take this! Okej. Co, ja przegrałem? A co ty się spodziewałeś? Myślisz, że z byle pierwszym chujem grasz? Mega się wzmocnił, wow. Ale jest utalentowany chłopak. Kadogi, albo Kadogie, albo Kadogi. Dziękuję za suba. Ta gra wygląda jak pierwsza gra 3D o Dragon Ball. Tak, dokładnie. Dobra. Lecimy dalej. Ile kosztuje? Póki co jest promocja. Za 20 zł możecie sobie kupić taką przyjemność. Dobra. Nie obchodzi mnie ta fabuła. Dajcie mi grać. Chcę się nauczyć grać. O! Użyj tego ekranu, żeby wybrać, którymi kartami chcesz grać. I mogę sobie wybrać 7 kart. No ale dostałem tylko 7 kart. No to... Nie mam zbyt wielkiego wyboru. Vegeta. Goku. Aha, muszę tak klikać dwa razy. Ta gra to tylko karcianka? Nie będzie żadnego bicia się jak w napierdalankach? Ja nie wiem. Skąd mam wiedzieć? Gram w to pierwszy raz. Siła Jirena w tej grze została pokazana w sposób doskonały. Jeszcze nawet nie wiem. Co się stanęło? Co ja zrobiłem? Finish. Okej.
Confirm. Jest, dobra, gram myszką, bo to chyba wygodniejsze. Karty wyglądają zacnie, będą też niczego sobie, ale te animacje walki... No, arty nie są złe, ale... O, skąd się wziął Android 16? Aha, to jest przeciwnik. Okej, okay, jego Goku ma Super Saiyan, no to chyba nie wróci dobrze. To głos Trunksa przecież jest. Podczas pierwszego... podczas fazy preparacji wybierz, które karty dołączą do ataku. Logiczne. To jest atak area, dobrze. Niech każdy wybierze po 3 karty i zobaczymy, jak gra się potoczy. No dobra. Ja wybiorę sobie oczywiście Vegetę. Patrzcie, jak mogę go postawić w różne miejsca, to jest fajne. A jak go postawię dalej... A, zobaczcie, ten pasek w ogóle się atakuje, ładuje. Jak postawię go bliżej, to nie ma aż takiego paska. No to ja stawiam do przodu. Postawię go jeszcze Piccolo i 17. Potwierdzam. Czemu mam takie małe paski? Mam więcej ataku? Zaczynam? Każdy się bije z każdym! Co się dzieje? Charge Impact. Okej, okay, będzie znowu... Rzecz z Dokana. Znaczy z Legends. Dobra, dobra, wygram. Ba, pa, 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 pa. Przecież miałem więcej czasu chyba, co? Dobra, jeszcze raz, szybciej. Pa, pa, pa. O Jezu, przegrałem, ale wygrałem. To znaczy źle zrobiłem, ale wygrałem i tak. Dobra, zadałem damage. Tutaj ma HP. A ty wiesz, że ta gra dostała duży update poprawiający grafikę? Już? To? Pa! 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 Ha, ha, ha. Ja tak mogę grać, ale długo nie wytrzymam. Pokażcie mi coś ciekawego. Dobra, jeśli wygram, to... Jeśli on atakuje i wygram ten impact, to zablokuje obrażenia i dostanę mniej damage'a. Fajnie. Pierwszy atak, ten, kto ma wyższy power level. Więc zwracaj na to uwagę. Dobra, dobra. Okej, jego power level to... Gdzie to power level jest? 300! Nie, to mój. A nie, to mój jest power level. A jaki jest jego power level? Jaki jest jego power level? Ja nie wiem, skąd mam wiedzieć? Dobra. Dam Krillana, Gohana i Goku, bo mają pełne paski. 9000?! To nawet nie jest it's over 9000, to jest po prostu 9000. No dobrze, ale ja już chcę skip, o. Nie, nie, nie skip tutorial, tylko że tak powiem już, kurwa, go! Mam zrobić tak, o, wszystkim... A, jak kogoś wrzucę, to mu stamina spada, dobrze. O, sprawdźcie, czy mogę wyciągnąć 12 tysięcy. Wrzucę kartę, to będę miał 12 tysięcy. Hurra, udało ci się! No, to było trudne. Jeszcze, a nie mogę przepchnąć dalej. Przecież sam mówiłeś, że nie chcesz grać w Uber gry, a co to znaczy? A ja nie wiem, czy chcę w to grać, chciałem tylko spróbować, a nie będę takiego wydarzenia robił poza live'em. Pa, pa, pa! No widzicie, co się dzieje? Nie mogę uwierzyć w to, jaki dobry jesteś. Dobra, perfecto, już rozumiem. Jak trafię perfecto, to będzie dobrze, już to zrobiłem. Patrzcie w ogóle te twarze po prawej stronie i po lewej. Jak one wyglądają. Ten Vegeta na przykład tutaj po lewej.
O nie! Przeciwnik atakuje. Pa, pa, pa! Dobra, wygrałem, ale nie było perfecto. Привет, Сонго! Ostatnia runda. Dobra, moje karty są na wyczerpanie. Nie powinienem sprawiać, że moja stamina spadnie nisko. No oczywiście, że nie powinienem. To jest support. Aha, dobra, czyli po prostu jak karty się męczą, to mam je wrócić z powrotem do domu, żeby się naprawiły. Fajnie. Wszystkie mam wstawić do domu, do pit stopu. Dostaję więcej damage'a jak nie mam atakerów. Aki! Ależ Aki wysłał wiadomość. Oddaj. Uśmiechnięta buźka. Brzmiał tak, oddaj. Jest dobrze. Okej, dobrze, co tutaj mogę zrobić sobie? Takiej wiadomości potrzebowaliśmy. Hero Energy. Dobra, użyję jakiegoś super ataku. A button を押し て. Yosh. 作戦決定. Nie ma na NBA debertemka i żebudokaj, a w ogóle gdziekolwiek jest? Przecież to stara gra na PlayStation. Charge Impact Battle で勝利すると発動できる. Powiem wam, że wypierdalam z tego tutoriala. Bo zaraz zasnę. Dobra, dajcie mi się pobić z innymi ludźmi, a nie jakieś kurwa tutoriale śmierdzące. Nic mnie to nie obchodzi. Skip tutorial, powiedziałem. Skipuję! I tak nie będę w to grał! Co ja robię? Aha, wchodzę jeszcze raz to samo. Skip tutorial. Dobra, gdzie ja mam iść? A to ja już byłem tutaj! Tutaj mam iść? A nie mogę iść dalej! Tu chcę iść. Na ten słupek. Nie mogę. O, kto to jest? Co to są za ludzie? O, mega. Mogę skipować tutoriale. Nie muszę przez nie przechodzić. No, elegancko! W końcu jestem w grze. Co tu się dzieje? Ale miasto, czajcie w takim mieście mieszkać?
Ja chcę kamerą zmienić, kamerę zmienić. Patrzcie, co się dzieje, GTA z Dragon Ballu. Gdzie się strzela? Status. Music settings. Dobra. A jak pobiegnę do kamery? Uciekam z tego miasta. O, jest Michael Jackson. Kto tak biega, ty? Ja tak biegałem, jak byłem mały i mnie brzuch bolał. No dobra, gdzie idziemy? O, patrzcie, jaka Bulma tutaj po lewej na górze. W 3D. A kim ty jesteś? Incha! Przypominasz Jamszę. Za darmo daję etykiety! Wchodzę. Gacha Shop, czyli będzie tutaj losowanie. Dobra, dobra, dobra. Normal gacha. Rare gacha. O, no i tyle w temacie, dawaj za darmo. Normal gacha losuje. Gdzie to się losuje? Set 1. Wchodzę w najlepszy set. Może tutaj? UVM, promotion. Które kliknąć? UVM1? Super Dragon, nie, Super Dragon Ball Heroes, Universe Mission, to jest. Czy Promotions? Samony tu są, olo. Mi się wydaje, że chyba najlepiej jest to, UVM2. Ale tutaj. Gra jest świetna, tylko gracz kiepski. Ja też się z tym zgadzam, Dawid. Dobra, co tam dostałem? To była Mira? Nie, to była Toa. Goku. Goku Blue. Vegeta z GT. Co się stało? Czemu ja to... To ja to sam usunąłem? Co się stało? Kliknąłem tylko Enter. Czemu mi to zniknęło? Dobra, dawać rare gacze. Dragon Ball Heroes. Super Dragon Ball Heroes. UVM. O, tu jest Ultra Instinct. Chcę tutaj. Wchodzę w to. Wybrałeś postać. Aha. Król Vegeta? Król Vegeta? Naprawdę? Exchange ticket, nie, nic nie będę miał. Dobra, dziękuję za te bilety, chłopie, ale macie coś tutaj jeszcze za darmo? Michał Wolski, grzeczniej! Zatrzymasz się, jak ci przeszkodzę? Nie pójdziesz dalej, kobieto. Stoimy w kolejce. Nie no, powiedz mi coś ciekawego. Aha. A ty co mi powiesz? Malina! Jedziemy, Malina. Wyglądasz jak osiemnastka. Dobrze. Dostaję tutaj jakieś rzeczy, które muszę kupić za walutę, której nie mam, więc chyba nie ma sensu, żebym tutaj wchodził. Chyba wejdę po prostu do... O! Tutaj. A, duplikat to mi zamieniło w jakieś coś, aha. No dobrze, tak domyślałem się, że muszę iść na wprost, ale chciałem jeszcze zbadać co nieco. Patrzcie, Nappa przyszedł! Nappa w garniturze! To jest Nappa za Bridge, który nagrywa filmy. Kim jesteś? Co się dzieje, ty? Nappa do mnie... Nappa w garniturze mi rękę podaje. Nappa Gaming. A co tu tam? Co tam się dzieje? Kto to jest?
A nie, myślałem, że ona przodem stoi, za to ona jest odwrócona tyłem. Konnichiwa! O, Jorośku! Sławek, dziękuję. Jeśli nie możecie zasnąć, polecam obejrzeć gameplay z tej gry. Dobra, dobra. Wiecie, że ja prześmiewczo jeśli do wszystkiego podchodzę. Jeśli nie możecie zasnąć, polecam obejrzeć gameplay z tej gry. Działa bardzo dobrze, polecam. Ja prześmiewczo do wszystkiego podchodzę. No dobra, przestańcie flirtować. Ten Great Saiyaman 3 nie dostał przypadkiem jakiejś fajnej karty w Dokanie, która kontruje? Dobra, przecież nie można tego... Tawas! Dziękuję bardzo! Tawas został wspierającym! Pozdrawiam serdecznie! Taniec dla wspierającego. Nappa gra w pokera. Raz daje, raz zabiera. Tawas i dzięki za suba. Póki co najbardziej zmęczyłem się w tej grze klikając enter. Nie obchodzi mnie fabuła. No chyba nie wierzę. O, powiedział coś w końcu. O, co dostałem? Opaskę. Co za dzień! Wyjątkowo wcześniej wróciłem z fajnego dnia w pracy, umyłem się, wpadłem na YouTube i mój ulubiony YouTuber streamuje. Czy ten dzień może być jeszcze lepszy? Mateusz, cześć! Bardzo dziękuję za miłe słowa. Kropka, przecinek, dzień dobry panie Adacho. Nappa w Gejerze to tak naprawdę pan Jacek, szef największej korporacji. Dawniej znany jako ochroniarz w wiejskiej remizie miłośnej drużyny A i kultowej Neski. Ja to powiem wam, że... Uwa, męczy mnie ta gra. Nie dziwię się, że męczy też was. Zaraz się zastanowię, może porobimy coś innego. Jak humorki? A, u mnie, kurwa, coraz gorzej. Homonto. O, dobra, jestem w laboratorium. Jakiś wibrujący tutaj bączek krzyczy do mnie na czerwono, więc chyba do niego muszę iść. Ojej, tu czekajcie. Minigame? Ja nie mam tylu pieniędzy. Nie mam tylu pieniędzy, no to co mi się każesz grać, jak nie mam pieniędzy w ogóle? Przestań mnie prześladować. Też nie mogę w to grać. Dawaj, pożycz mi pieniądze, kobieta. Dawaj mi pieniądze, no co ja mam zrobić bez pieniędzy? Wychodzę stąd. Tu idę, do schodami do góry. Może tutaj to kinto muszę ogarnąć. Ja nie mam pieniędzy! Co mam zrobić? O, tutorial missions. To czemu wcześniej tego nie powiedziałeś? No proszę cię. Tylko od razu pieniądze dawaj. Okej. Easy, play this mission. Dawać mi pieniądze, bo chcę pograć na jednorękim bandycie. Skip tutorial. Of course. Nie grałeś w Xenoverse przez to, że komputer słaby? Grałem w Xenoverse, tylko nie streamowałem Xenoverse. Ja nie mówiłem nigdy, że nie mogę grać w gry. Ja nie powiedziałem, zawsze mówiłem, że nie mogę streamować gier, bo wtedy mi laguje, a ja nie lubię grać jak laguje. W Xenoverse grałem, mam na Steamie przegrane tam ileś godzin. A Xenoverse 2 kupiłem, ale nie wiem, czy chcę grać. Kupiłem też, by było taniej, może kiedyś się przyda. Co, już? Zrobiłem complete? Dostałem nagrody za to? O, Roshi! Dobra, może zobaczę, co tu się dzieje. Ale przestań mi przeszkadzać, zielony kurwa pajacu.
Jak mi będziesz tak przeszkadzał, to ja nie... O, no i zobacz, co narobiłeś. Maxi YouTube. Cześć, dzięki. Attention. Konferm button. Zaraz kliknę skip button. Grafika jak w jakimś starym Tenchaigi Budokai. Tenchaigi. Patrzcie, co się dzieje. Roshi walczy z Super Saiyan 2 Gohanem. No ja widzę, że to jest całkiem rozbudowana gierka, ale... To chyba dla takich wielkich fanów. Kuklok, dzięki! Trzymaj się. Dobra, zrobimy tak. Mam dobry pomysł. Robię Stropola, czyli ankietę. Zaraz wam dam link. I pytanie brzmi, grać czy nie grać? Bo kurwa, powiem wam szczerze, że chyba to nie jest mój typ gry. Ja zostawię wam wyniki tutaj i pójdę się napić wody. To może w Xenoverse. To może zainstaluję Xenoverse 2. Dobra. Kurwa, zainstaluj. 18 giga, ja nie zainstalowałem tego wcześniej. Może troszeczkę lagować stream, bo pobieram 15 giga gry. Nie mam nowego dodatku z Kakarota. Kupiłem tylko dwa pierwsze. Ja jestem cebula. Kupuję na przecenach. W Jump Force nie grałem, ale może zagram, bo Marcia kupiła, a nie chcę też kupować. Dobra, wychodzę z tej gry i kurwa tyle w temacie. Alt F4! Hej! Dopóki się ściąga Xenoverse, ja zmienię tytuł live'a. Mój pierwszy raz w Dragon Ball Xenoverse 2. Dragon Ball Xenoverse. Jak to się nazywa? Jak to się... Nie ma Xenoverse? Jest. No jest Dragon Ball Xenoverse 2. Widzę, że głosowanie przebiegło pomyślnie. Bardzo się cieszę. Jeśli chodzi o stan pobierania, to zostało 12 minut. Czy będzie zapis tego live'a? Być może będzie, tak, być może będzie. Cześć! W tym czasie możemy sobie porozmawiać. Ja ściągnę słuchafony.
ściągnę słuchafony. Chyba trochę tak mi teraz audio się rozjeżdża, ale mam nadzieję, że nie będzie to żaden problem, że tak trochę może jest przez przegłos. Powiem wam tak, dzisiaj na Facebooku, kto widział, ten widział tego posta, to powiem, że to będzie taka mała zapowiedź. Chciałem zapoznać się z mangą Dragon Ball AF, ale nie autorstwa Toibla, czyli Toyotaro, bo już, oczywiście kto wie, że tę serię oglądałem i na nią reagowałem i nagrywałem na niej filmy, ten wie, ale ja autorstwa Young Gigi i nie mogłem znaleźć tej wersji w internecie, mimo tego, że byłem chyba tak na 90% pewien, że już to kiedyś w internecie widziałem, ale najwidoczniej gdzieś tam się ta wersja zapodziała. Tak czy inaczej, dzisiaj na Facebooku napisałem posta i znalazłem. Ktoś mi podesłał, bardzo dziękuję jeszcze raz. Mam tę wersję sobie zapisaną w zakładkach, także Dragon Ball AF Young GG. Będzie to seria, która będzie na moim kanale. Ma ona 19 rozdziałów, jeśli dobrze pamiętam, i słyszałem, że jest fajna, więc na pewno sobie niedługo zaczniemy to omawiać. Od razu wam powiem, że 26 lipca do 2 sierpnia mnie nie ma, więc w tym czasie będziecie dostawać filmy, które będą nagrane na zapas. I będą to filmy prawdopodobnie właśnie z tej serii, z Dragon Ball AF. Wiecie co, ja powiększę trochę ten czat tutaj, bo ja go chciałem tak zrobić. Bo tak zrobiłem tutaj, albo może nawet zrobię inaczej, bez kluczowania. To ja... Dwojson też wrzuciłeś, ale nie o tym linku mówię. Mimo wszystko dziękuję za pomoc. Nigdy nie grałem w tego Heroes, miałem nadzieję, że będzie choć w 50% tak dobry jak anime. Niestety zawiodłem się, stworzyłem własną grę od DB albo... Ja mam stworzyć własną grę? A co ja? Przecież ja nie jestem kurwa Leonardo da Vinci, ja nie potrafię takich rzeczy robić. Nie mówię, że ta gra... Nie, absolutnie potem nie mówcie, że gra Super Dragon Ball Heroes mi się nie podobała, bo uważam, że ma potencjał dla osób, które lubią takie gry, ale no... Nie wiem, może z tego już wyrosłem, że... Albo mi się przejadło, inaczej powiem, nie wyrosłem, przejadło mi się takie zaczynanie nowych gier z Dragon Ball, się wczuwanie w to, bo jak na przykład grałem w Kakarota, to się wczułem. Gra mi się po prostu spodobała, ale jak mam już za plecami ponad 3 lata gry w Dokkana, jeszcze Legends, ostatnio zacząłem grać Kakarota z dwoma dodatkami, Card Warriors, przecież najdłuższe streamy na moim kanale, FighterZ też grałem, w Xenoverse'a grałem i tak się po prostu już się nie potrafię aż tak za bardzo wczuć w taką nową grę, chyba że musiałaby mnie jakoś bardzo urzec. A mecze będę dzisiaj oglądał, być może nie ten o 18, bo jeszcze nie wiem do końca, czy będę miał czas, ale na pewno o 21. Belgia czy Włochy? Trudne pytanie. Powiem wam, że ostatnio jak was zapytałem o to, czy będzie, jaki będzie wynik. Nie, ja was nie zapytałem o wynik. Ja was zapytałem o to, kogo stawiacie na zwycięzcę Euro. To powiedzieliście mi, że w komentarzach, że Francja albo inne Niemcy, a się okazało, że ani jednych, ani drugich już nie ma. Też miałem mówić, że Francja, ale z Anglią. I teraz stawiam na... Stawiam na finał Włochy-Anglia. Chociaż Anglicy też mogą odpaść w ćwierćfinale, będzie sensacja. Tylko Liga potrafi wciągać przez tyle lat. Trochę tak. W Japonii jest popularna w opór. No podejrzewam, że tak. Jak myślisz, 39 odcinek w Dragon Ball Heroes będzie równie co kozacki jak 13? Taka jest moja skromna predykcja. Jak to będzie wyglądać, to
Zobaczymy. Jak nie masz co zagrać, przyjadę z moimi kartami z Chio i zagramy. Można grać kartami Chio? Ja nigdy nie grałem. Myślałem, że one są tylko do kolekcjonowania, a te wartości, które tam są napisane, to tylko dla picu. Ja mam pytanie, co by się stało, jakby się okazało, że Bardock w Superce jednak żyje, ale jest na innej planecie z wszechświata, którego nie było. Ale to trochę się by gryzło z tym, co widzieliśmy w kinówce. Bo Frieza, patrząc na wybuchającą planetę Vegeta, miał skauter i skauter pokazał zero. Poza tym widzieliśmy śmierć Bardocka. Nie sądzę, żeby Bardock przeżył. Sebastian Grzesiak, dziękuję za suba. Mają moc i HP to w wojnę, chociaż można zagrać. To prawda, tak. Mają liczby, można zagrać w wojnę. Jak uważasz, Vegeta w mandze przewyższy chociaż na chwilę Goku? Tak naprawdę w Sadze Moro go przewyższył. Sorry za spoilery z mangi. Wyciszcie sobie live'a, jak opuszczę rękę, to odciszcie z powrotem, bo będą spoilery z sagi Moro, ale małe. Znaczy, no takie, no nie małe, takie duże dosyć. Już pewnie mogę mówić. W Sadze Moro go przecież przewyższył. Biorąc pod uwagę fakt, że Goku nie potrafił jeszcze w pewnym momencie włączać, no nie mogę powiedzieć opanowanego, no z ultra instynktu ze srebrnymi włosami na zawołanie, a Vegeta wtedy już wrócił z planety Yardrat, no to wtedy jestem wręcz na 99% pewien, że gdzieś to zostało powiedziane, że Vegeta jest silniejszy wtedy niż Goku, bo Goku miał tylko Omen. Potem jak miał już srebrne włosy, to był znowu silniejszy od Vegety. Ale czy sądzę, że będzie tak w Sadze Granoli? Nie wiem. Może na chwilę. Może zrobisz opening DB Ancestor. Zobaczysz DB Opening Ancestor. Możesz ankiety na YouTubie robić na czacie. Będzie to wygodniejsze dla osób z telefonem. Naprawdę można robić ankiety na czacie? Chyba to nie jest, kurwa, prawda. Co to znaczy? Jakie ankiety na czacie? Co ty do mnie mówisz? Ja to aż wygoogluję, bo ja nie wierzę w takie rzeczy. Albo najpierw obejrzę ten Dragon Ball Ancestor. Dragon Ball Ancestor Opening. Już wam wrzucam. Ale odpalę na słuchawkach, żeby nie było przegłosu. Wow, jakie fajne logo! To bardzo... Dobra, cicho. Cicho, Adaś. Pokemix Ro zrobił muzykę. Wow, naprawdę fajny. Dobrze zanimowany, fajna kreska, jest takie... Ta kreska jest taka rozmazana, jak w przypadku końcowych odcinków Superki i powiedziałbym nawet, że kinówki Broniego. Nie chodzi mi o modele postaci, tylko o samą kreskę. No zobaczcie, no tutaj animacja w tym openingu jest lepsza niż niektórych... Wow, tutaj było fajnie. O, to też było dobre. W niektórych fanowskich seriach. It's too
Ej, to jest zajebiste, bardzo ładnie zrobiony opening. Elegancko. Tylko, że ładnie chłopak zaśpiewał, ale uważam, że do takiej krzyczącej piosenki miał za słaby głosik trochę. Hej, hej, hello, cześć Peder. Oglądałeś Vegeta vs Goku od Kishin Paina? Nie. Nie sądzisz, że pojawienie się Ultra Instynktu z tak dużą płynęgą to trochę wiązanie sobie rąk? Trochę tak, trochę nie. Ale już setki razy o tym mówiłem, nie chce mi się znowu tego tematu zaczynać. Co tu się wyprawia? Graliśmy w Super Dragon Ball Heroes, ale nie wytrzymałem długo. I teraz instaluję Dragon Ball Xenoverse. Została minuta do końca pobierania. A to wiem, że można tylko czat... można tego co czytam, można nawet czat za subu zrobić. A spróbujemy sobie zrobić czat dla subów. Zobaczymy, kurwa, kto się przestanie odzywać. Minimalny czas subskrypcji. 5 minut. Zobaczymy, kurwa. Zobaczymy, kto się nagle przestanie odzywać. Robimy obecność. Proszę się teraz odezwać na czacie. Kto subskrybuje, proszę się odezwać. Ja już widzę, kogo nie ma. Widzę. O, wow, bez przesady. Aż takich, kurwa, Ultra Instinct oczu to ja nie mam. Nie jestem w stanie wychwycić. No dobrze. Dobrze, jesteście obecni, dziękuję. Widzę, że jest grupka osób, która subskrybuje. Jest i Klaudiusz. A zobaczę sobie, kto się odzywał przed. Na przykład zerknę na... Na trzy ostatnie osoby. Przemysław Długosz, Łańcuch i Rafek. A nie, dobra, Przemysław napisał. To Hubert. Rafek jest. O, cześć, Gathaspar w ogóle. Hubert też jest. Łańcuch też jest. Dobra, macie szczęście. No i dobrze. I teraz ja tak zostawiam. Skoro dużo się osób odezwało, to ja tak zostawiam. Oj, Sławek chyba nie subuje. Sławek, jesteś? Sławek jest wspierającym, a nie subuje? Nie, Sławek. Belgia czy Włochy? Kibic, nie wiem komu kibicować. Nie jestem fanem żadnej z tych reprezentacji. Ja niestety mam bardzo zły... O, Xenoverse się pobrał. Kibicuję Belgii. Kibicuję Belgii, bo gra tam Lukaku, którego lubię. Bo po golu swoim oddał hołd dla Eriksena. Dobra, ej, chwila, moment. Xenoverse się ściągnęło, cicho. Kuba, mać. Mr. J, o jest! Teraz się wszyscy będą pokazywać. Ci, co byli w złym miejscu. Cicho bądź. Co tu się dzieje? Patrz, pał! Teraz włączam, pada. Oj, mała tutaj leży. Cicho. Attention, all proud warriors! Have you ever considered joining Time Patrol? As a Time Patroller, you'll prevent history from being changed. Ja to już wiem, ja grałem w Xenoverse. Our duty is to protect everyone's memories and help return history to the way it should be. We need your help. The only requirements are confidence in your capabilities. And of course, a strong desire to protect history. Dobra. Jasne, mordo. We've got a school for honing your skills and a fully equipped item shop. How
Namechanin tam po prostu rozpiętki robi. Okay then, listen carefully. To maintain. Znaleziono. Nie znaleziono. Tak, znaleziono, tak. Ale leci muza. Pow! Ojau! Od razu tutaj widać, co to jest za giera, a nie jakieś. Ja konnichiwa, Yoroshiku! Po polsku od razu mi dali, bo wiedzą, że jestem Polakiem. Na Meczanina mam brać? Naprawdę? Czy mnie szkoda, że nie ma w DBS krwi? Gdyby... Powiem tak. W mandze jest. To nie jest kwestia samej serii, tylko cenzury japońskiej. Dobra, cicho z tą... muzyką. Jaka? No po prostu muzyka. No chcę... Głośność, że tak powiem. Ustawienia gry. Hey, it's me, Goku. Oh, whoa. Tak, jestem debilem. It's me, Goku. It's me, Goku. Dobra. Ustawienia do co? Język postaci, tak. Nazwa profilu, stopień w patrolu czasu. O, to sobie wyświetlę. Ustawienia wibracji, a je. Reszty nie zobaczę, nie ruszam. Hehehehe! It's me, Goku! Najwyższa kai czasu, a kurwa ma 1,20 m. To takie nie za bardzo chyba adekwatne. Ale no dobrze. Czuję się krzesłem, dziękuję za suba. Jeśli będziesz regularnie i bez powodu opuszczać walki, dostaniesz karę. Nie groź mi, dobra? Dobra. O! Ale nutka tutaj leci, jaki tutaj jest vibe! Ja! Ale to jest vibe! Ja pierdziele, to jest dobre. Ale dobra nutka. Co jest? Zamiast głowy ma stolec. Yeah. Dobra. Co mam brać? Frieza, Samianin, Zajarzanka, Vegeta, Majin, Namechanin. Ja nie wiem, co mam brać. Zrobimy Stropola kolejnego. Robię Stropola. Dostaniecie link zaraz. Przepraszam, ale nie umiem robić ankiet na czacie. Jaka rasa? Dobra, a jaka jest? Majin, Saiyanin, Ziemianin, Namechanin, Frieza. Możecie wybrać kilka odpowiedzi, jeśli chcecie, jeśli nie jesteście za... Nie wiecie chyba, co wybrać. A! Cia! Pa!
ja zostaję w tym menu po prostu, nie? To już jest lepsze niż sama poprzednia gra. Ale Saiyanina macie, a ja już chyba byłem Saiyaninem jak grałem w Xenoverse 1. Rasa ta przewyższa wrogów swoimi szybkimi ruchami. Dobra, to coś ciszę. Ja mogę mieć głośno, ale wy musicie mnie słyszeć. A! Cia! Dobra. Jak to wygląda, Saiyanin? Ja ścisz za głośno. Ja specjalnie podgłośniłem, żeby było głośno. Freeza, a ja bym właśnie wziął na Mechanina. Niewielka siła, a dobra, nie biorę. Wyrównane atrybuty ataku i obrony. Ki wypełnia się automatycznie, a po zmaksymalizowaniu wzrasta wartość ataku. Nudy. Rasa ta przewyższa wrogów w sumie szybkimi ruchami, ale mają mało zdrowia, nie chcę tym grać. To plemię wojowników ma mało zdrowia, ale dużo moc ataku. Moc ataku wzrasta przy niskim zdrowiu, a po wskrzeszeniu wszystkie atrybuty wzrastają. Aha. Dobra obrona, ale powolne regenerowanie kondycji. Premia obrony przy maksimum kondycji. Wygląda na to, że to jest dosyć trudne. Majin jest dosyć trudny. Ja czekam jeszcze na ostateczne wyniki ankiety. Jeśli to są ostateczne wyniki, to ja chyba się nie będę was słuchał. Przykro mi. Bo Saiyanem grałem w Xenoverse 1, a teraz chcę zagrać czymś innym. Dobra. Co ta muzyka jest tak głośno? Chyba no ja... Przepraszam najmocniej, ale ja ją mam już cicho, a on dalej sobie dudni. Dobra, wybieram. Nie chcę w klanu Freezera. Dobra, biorę Freezera, kurwa, niech macie, bo był na drugim miejscu. Wygląd! Uuu! Patrzcie, ja biorę dużego chłopa. Budowa ciała. Oczywiście, że będzie taki szeroki. Głowa, włosy. Ojejku. Wygląda jakby, wygląda teraz jakby miał kask Kato Pesli, co nie? O. Który typ wam się najbardziej podoba? Ten to jak ma rogi dwa. Zrobię mu może rogi jak Moro. Będzie miał takie rogi jak Moro? O, ten brzydki. Wygląda jak Android 19. Ten ma trochę rogi jak Moro. 12. Nie, o, albo ten. 14. Albo Katopesle mu zrobię, o. Niech będzie z Katopeslą. Ten wygląda jak Katopesla, co nie? Ma kask jak ryj Katopesli. Oczy. Iwan, dzięki za suba. Ole, tutaj ma podkreślone kreską oczy. Zrobię mu takie podkreślone. O, zrobię mu takie podkreślone. Że z źrenice typ 69. Dlaczego akurat takie? Wow! Nie no, tutaj jeśli jest tyle liczb, to ja muszę. A ja chcę 57. Czemu nie mogę 57? Czemu tutaj są w ogóle numeracje od 64? Aha, podejrzewam, że poprzednie rasy miały numery. Nie no, ten mi się podobają. O! Albo ten jak kot. Daj mu normalny łeb. A co kurwa, ma nienormalny? O nie! Nie! Tylko nie taki nos. O, mogę go obrócić. Ma kołnierzyk postawiony jak Eric Cantona. Nie. A może bez nosa polecę? Może bez nosa polecę? Hehehe.
typ 6 idealny? No niby tak, ale ja tu lecę po całości chyba. O, ten jaki ma kinol. Ja lecę bez nosa, chłopaki. Dziewczyny. Usta żuchwa. Pa! O! O, już wiecie dlaczego nie mam nosa, bo sobie maskę założę. Jest podbródek. Cooler, tu ma dupę jak niekryty krytyk. Patrzcie, ma nawet bliznę, ale dobrze to wygląda. Maskę. Albo nie, nie, bo to ja nie, już dosyć tych masek. Bliznę mu dam. Już się maski nanosiłem. Uszy. Takie głośniczki. Czy dziury? Zrobię mu głośniczki. Kolor. A co mnie kolor? Zrobię może go jakiegoś tego. Jak człowieka. Zrobię go jak człowieka wyglądającego. I z odcieniami, że tak powiem, mojego koloru awatara. A tutaj jaki mu dać? Może czarny? Nie, to taki też. O, taki. Lewap 0737, dzięki za suba. Właśnie, jeszcze sobie tylko jedną rzecz tutaj przystawię. Dobrze, zielone, zielone. Może tutaj wrzucę. O, taki. Skórowy, że tak powiem. RS. Aha. A może zrobię mu taką głowę, będzie wyglądał jakby miał łysy. Co? Ej, nawet wiem, co mu zrobię. Zrobię mu tak. I zamiast tego niebieskiego dam mu kolor włosów. A to nie jest to. Dam mu kolor włosów, będzie wyglądał jak ja w przyszłości. Z taką fryzurą. Taką będzie miał wysepkę. To jest zaawansowane stadium zakul. Tylko nie ma tutaj takiego brązowego jak włos. Nie no, taki o może być chyba, co? Patrzcie chłopa, jaką ma łysinę piękną! A płacze... O! Zajebiście z tym niebieskim, bo ma łzy tak jak Isaac! Z The Binding of Isaac. No to jest po prostu... To jest mój awatar, nie? Jest łysy. To już... On nie ma już zakolu, ma jedno wielkie zakole. I ma łzy jak Isaac. Zajebiście. Dobra, kolor oczu. Ja mam... A dam, może dam mu białe. Albo nie, dam mu... Dam mu takie jak mam. O. Kostium góra. A zrobię mu skórę, niech on chodzi bez tego kostiumu. Kostium dół. Dłonie, no co tu mam wam powiedzieć? Niech założę sobie co chce. Niech będzie mniej więcej ten sam motyw. A co ja mu teraz zmieniam? Aha, paznokcie mu zmieniam. Nie no, to niech paznokcie będą normalne, jak człowiek ma. Stopy procentowe. Buty. Buty niech będą czarne, nie będę kombinował z butami. Buty niech będą takie. O, a niech podeszwy będzie miał jasne. Patrzcie, pa. No, jest i on. Cały na niebiesko. Potwierdzam, zatwierdzam. Imię i głos.
Głos jeden, imię. Nie jesteś patroler, jesteś Adacho, albo nie Future Adacho, bo ja jeszcze nie mam takich włosów, takich tych. Co to są za głosy? Głośniej trochę. A tutaj jakaś taka. Który jest? Dobra. Cztery? Cztery jest dobry. Nie, no nie będę dzieciakiem jakimś grał. No. Piąty? Nie, nie, też za... Dobra, biorę czwarty. Pary pa pa para pa, ej. Dobra, potwierdzam, potwierdzam. Jaki styl walki preferujesz? Lubię walkę w zwarciu, trzymam się z dala i uderzam z odległości, daleko czy blisko, lubię równowagę. Nie ma znaczenia to dla mnie. Cześć Rewest, pozdrawiam. Trzeba będzie kartkę zaktualizować. Chociaż zobaczymy, czy będę grał. To, że tam jest napisane, że nie gram, to nie znaczy, że nigdy nie grałem. Cześć Amigiu. O, to są te scrolle, które są popsute. I trzeba naprawić przeszłość. Patrzcie, co się dzieje, Bardock! Ale pięknie. Dajesz, lecisz z nimi, Badak. Po kiego grzyba ty nas atakujesz? Po kiego grzyba? Macie ochotę złapać za palec Frizy u stopy? O! Bardzo kwiczy! Ha ha ha!
to nie udało mu się. F dla Bardocka. No to jak się mu nie udało, no to chyba nic nie muszę zmieniać, nie? O nie, o nie, o nie. Nie teraz. Teraz. To wyłączam kamerę. No nie, 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 pokaż. Pamiętasz to stary awatar? Pamiętam. What? Fajne? Skąd ty to masz, Marcia? Zrobiłam. Jak zrobiłaś? Z koralików. Naprawdę? Patrzcie co! Ale zajebiste, dziękuję. Tylko się ten, od ciepła gniecie. Na oknie stało. Ale ten, nie połamie się raczej. Jak ty to zrobiłaś? Z koralików i później żelazkiem grzałam. Wiem? Dziękuję. Tam na półkę? Ty tu, na dół. Bo on ty mi postaw, no? Dziękuję. Fajne, co? No. Tutaj u mnie na krześle. Co to w ogóle jest za trening, ty? Ludzie z karate tak trenują. Co? Nie, ale kilka godzin. Szeregi mojej armii rosną z każdym dniem. Tak, Jinyo trenuje czterech typa. Patrz jak kopią, ty. Może byście kopali na jakichś workach treningowych? Jak ja nie będę przewijał, to oni tak będą kopać do końca życia? Ja pierdziele, to po to wypuścili drugą część tej gry? O, to ja! To jest platynowy Isaac. Jestem ja! Patrz jaką mam łysinę. To jestem ja, to ja stworzyłem tę postać. Kupiłaś tego Funko Popa sobie? Tak, był strasznie tani, bo używany. W jaki sposób się go używa? No, było ten pudełko pognieciona z wystawy. Jak to lubi? To wiesz, to chodziło o to, że się trochę pęsa, nie o to jak wygląda. Jakbym patrzyła na wygląd, to też by się skończyło. O, pochodzę sobie po tym świecie. No, jest i szkoła pomarańczowej gwiazdy. Co? Ale Freeza styci przy skami? Co? To był Kami? Kami? To jakieś randomy. To Freeza był do łokcia. Czemu wyglądasz jak debil? Takiego się stworzyłem, takim jestem najpiękniejszym. Jak masz mnie obrażać, to... Ale nie, bo jesteś obrażaj... jak Freeza, a ja bym bardziej stawiała, żebyś był namaczaninem. Nie jestem namaczaninem, jestem łysym Freezą. Widzisz jaką mam wysepkę? No ale dlaczego jesteś Freezą? Bo tak zadecydował lud. Ale Freeza ma wszystko małe. Nie, no ogon ma duży i łysinę. Different typ, nie? Witaj w domu, ej, ale ja już... Ja nie rozumiem, czym się różni pierwsza część od drugiej, skoro fabuła cały czas jest taka sama, czy nie jest? Dobrze, cicho, teraz się fani zaraz na mnie zlecą. Nie jest! Dobra. Ej, ale mam ty, patrzcie na mój tył. Patrzcie na mój tył. Pokażcie mnie od tyłu. Od przodu też nieźle wyglądam. Patrzcie na mój tył, ej, mam też bulge'a tak zwanego. Co? To jest dobre, pamiętasz, że to. O, no. Mam tą torbę tego. No i zajebiście.
tego czosnkowa. Jest podobna, nie taka sama, jest inne zakończenie. Poza tym to jest Xenoverse 1.5, aha. Dobrze. I po co mi to tu zostawiasz? Nie ma demigry? No i bardzo dobrze. Wzmocnij pęd. Lista czatu, dziennik ruchu, ruch. Zmień cel, sterowanie kamerą. Skok, decyduj. Okej, okay, wezwij pojazd X-em. A ja też będę miała postać do stworzenia? Ale to jest Xenoverse 2. Aha. Super Dragon Ball Heroes grałem pół godziny i mi się znudziło. Ej, tam był Goku, który wyglądał jak aż ketchup. Ketchup? Ketchup. Ten, bo ile Xenoverse był? Też jest na przecenie, inaczej bym nie kupił. Już nie ma, to nie wiem. O! Tak, a co jest fajniejsze, to czy Kakarot? Czy Fighter Z? Kakarot. Czemu fucze Radacha? Bo jeszcze takiej fryzury nie mam. W przyszłości będę miał. W sensie, że tu masz takie szare, a tu masz tak... Szare to są włosy, nie było innego brązowego. I nie wycieraj mi tak włosów. Nie wycie. W sensie, że ty byś miał taką... Zostaw. Polarką, tak? Ludzie łysi tak sobie tak... Co to za baba? Ty! A nie jest nikomu. Jesteś. Gdzie mam iść? Do przodu. Ty, a umiesz kogoś? Falnąg tam jest. Widziałeś? Marcia, przeszkadzasz mi. To był Shenlong. Zostaw mnie. Co ja mam zrobić? O, wyszedłem na Steama. Tu mam iść? Pod górkę? A, dobra, tutaj mam jakieś wydarzenia fabularne, okej. Ken X Kill Switch, dzięki za suba. Poszukaj. Masz pytania? Muzyka. Ale no dobrze, to już też zrobiłem. O, tam. Tam jest jakiś czerwony słup, to tam mam iść? Chyba tak. A nie. Michał Wolski, dzięki za suba. No, no, wydarzenia fabularne, no to przecież tam było, no... A, teraz w innym miejscu, zniknęło mi to, tak? Ja nie jestem dobry w takie gry, wiecie? O, jest, jest i jakaś chika! Konnichiwa. Konnichiwa. O, teraz tam, ale sobie łażę, no świetnie. O, co to leży? Na ziemi takie rzeczy leżą? O, jest i kundel. Majin kundel. Nie mogę latać. Czy mogę? Tak się chyba przemieszczam szybciej. Muzyka jak w cyrku. O, tam muszę iść.
Na górę mam tam wejść? Ja pierdziele, ty. Jak dostaniesz przepustkę od tej Kai, na razie tylko pojazd. Ja, co tu się dzieje? Muzyka jak w cyrku, ja po schodach skaczę łysym Frizą z gołą dupą. O, jest i on! No, w końcu cię znalazłem! Czemu znalazłeś mnie? Chciałem youtubera dużego zobaczyć. Falko, dzięki! Czemu jak tam zdrówko? Dobrze, dziękuję. Wszystko gra, jak u siebie. Siemka, jak tam zdrówko? Cześć, Koves. Kogo mam wybrać? Co? O! Będę się bił, no i w końcu! Ludzie, będziemy się bić! Skunson, widzę cię! Czemu znalazłeś mnie? Chciałem youtubera dużego zobaczyć. Uuu, jaki ogromny. Dobra. Patrz jak latam po polu walki. Już to dawno się nauczyłem, jak to się robi. To też już się nauczyłem. Do wody sobie wlecę. Nie mogę? Ups. Ojejku, jak mam... Jak mam wylecieć z wody? A, chyba tak. A, dobra. A. Okej. By się odsunąć, wciśnij LT. Wciśnij, używając LT. Ale wysoko skaczę, no jestem. Czemu znalazłeś mnie? No co? Patrzcie, jaki mam w ogóle ładny awatar. Gdzie? O, Cyberman! Dobra, chłopie, dawaj. XXX. No cały czas maszuje X. No i tyle. Ale teraz mam kombinację skomplikowaną. Patrzcie na moje pośladki. Ja nie wierzę, że to tak wyszło. Nie miało to tak wyjść. Teraz X. Co, nie wyszło? Ja wcale nie kliknąłem X-a 3 razy, tylko z 5 razy. Dobra, ty odejdź ode mnie. O! On blokuje moje ciosy!
On też! O, w końcu coś przeszło. Patrzcie, jak przebiję mu gardę. No, chcę teraz drugiego zaatakować. Teraz zauważyłem, że to jest Saibaimen, a nie Saibaman. Saibai, no tak. Ty, czemu ten Saibai mnie tak bije mocno? O! Mogę jednego zabić, czy oni tak wszyscy będą nie umierać? Kopie! Daj mi się po... O, czekajcie, czekajcie. Bo widzę, że kamera zasłania... Dopiero teraz zauważyłem. Już wam poprawiam wszystko, bo ja nie wiedziałem, że to tak działa. Jak to wygląda w tej grze, moi drodzy. Także ja zrobię sobie tak. Tak zrobimy, co? Chyba będzie lepiej. A może tutaj się przeniosę. Ale tutaj wleciał chłop na basie. Ja pierdzielę! Czemu nic nie mówicie? Nie! Powrót. No już się nauczyłem, już. Atak z lotu. Okej. Rób polecenia. Robię, robię. Lecimy z tym autem. Przytrzymać Y, tak? Już to sam odkryłem. Ależ trzyma gardę ten Saibai. To Saibai mnie. LB plus B. Trzeba to uczcić. No to pijemy. Jak zasłaniam napisy? Tak, mnie też irytujesz, Pakowski. O! Ej, uspokójcie się!
Dobra, ej. To ja ich biję wszystkich naraz? Czemu nie mogę ich skałować? Dobra, chłopaki, dajcie mi spokój. Jeśli traficie namierzony przeciwnik, ciśnij A. Dobra. L, R. Wow! Ale ich skałowałem wszystkich. Skałowałem. Jakiej muzyki słuchasz dość ogólnie? A, faktycznie zasłaniam teraz napisy. Różnej. Ciężkiej. Mniej ciężkiej. Tak zrobimy. Albo tutaj się wrzucę. No wszędzie jestem niechciany chyba, nie? O, tutaj gościu na basie napiernicza. Limit przekroczony. A co to znaczy? Wow! Kai Wareman! Skąd ty się wziąłeś, chłopczyku? Eksplozja super ducha. A taki mocny jestem? Wow! Tańczący para-para! Tańczący para-para! Wrzątek ich i do mogiły. Tańczący para-para mu zrobiłem, nie? Jak to się... Aha, tym, triggerem. Copy man! Wow! Tobie też tak zrobię. Trzech naraz! I tego też. Dobra, chłopie, z tobą się załatwię. Tak zrobimy. Nie, to jest to. O, napę mu zrobiłem! Ha, ha. 7 na 12, KO. Teraz zrobię to, tę potężną eksplozję ducha. Fajnie, że tutaj można celować w wielu przeciwników naraz. To bardzo pomocne. Lecę do nieba. Przybywa wróg, którym jest Ruda Baba. Co? Brenda i pan Whiskers. Dobra, Brenda, lecimy. Wadowice z Bestii. Dziękuję bardzo. Czy to specjalne usługi, które mu wyświadczasz? Nie. Nic takiego nie ma miejsca. Czy PayPal i płacić w donatę za specjalne usługi, które mu wyświadczasz? Tak, nic takiego nie ma miejsca. Wypraszam sobie. Hop.
Teraz mam poszaleć z tym małym. Zaraz się w Super Saiyana przemieni. Ej, gdzie od tyłu? Chłopie, znaczy się babo. Brenda i pan Whiskers, kurwa, od średniej boleści. Nie trafiłem, jak tego uniknęła? Znowu tego uniknęła i jeszcze lata koło moich ataków, jakby... Gdyby nigdy nic. No, trafiona. Tyle w temacie Brenda, nie denerwuj mnie ani więcej razów. Użyj tańca. To koniec! Zaliczone! Fajnie, że też takie duże napisy są po polsku. Z. A jak? Ale... Jak zakończysz ten tutorial, wejdź w opcję i zmień umiejętności. Z tego co wiem, z Zino wersji 1 powinny ci przejść umiejętności. Mówisz? Time patrora domoyo. Kikoete iru na? Kono ore ga tsugurujin no power o motte zen sekai. Ale ja grałem wtedy z Saiyaninem. Time patrora da ga nanda ga shiran ga zen kono ore sama no shimobe toshite tsukatte yaru. Tutaj? Kono koe ga kikoete iru na? Jebaited. Nie! Oszukaliście mnie. Tao Pai Pai to nawet nie jest on, ale dziękuję i tak. Ciasno w tej szafie i mokro. Lecę na patrol czasu. Jest Piccolo, Raditz i Goku. Robiłem już to. Robiłem już to w Zino wersji 1. Ale źle. Ale źle się stało. Podoba mi się w ogóle jakby zamysł, że stare wydarzenia są pisane na nowo. I trzeba to naprawić. Ten zamysł w tej grze mi się podoba. Czyli teraz będę musiał zabić i Raditza, i Goku. Pokonaj Raditza. Dobra, mordo, nie ma problemu. A Goku mi pomoże? Ja ci pokażę ruch Nappy. Albo nie, mogę tutaj tańczyć? Nie mogę tańczyć. A jak mam ładować ki? Którym się ładuje ki? Ładowanie, nie, to nie jest to. Opcje, sterowanie. Nie, to jest klawiatura. Dopalacz, nie, to nie to. Ładowanie ki jest jako umiejętność. Co? A dziękuję za suba, przepraszam, nie widziałem kto. To ja... To, aha, to ki się pasywnie ładuje?
A Goku, może byś mi pomógł coś, czy tak będziesz stał i się patrzył? Pepe! Trafiłem coś? Aha, chyba nie. O, to nie jest... Tak. Łomot meteoru zrobię. A, to z bliskiej odległości trzeba robić. Zużyłem trochę ki na to. Dobra, ja go dokończę. To koniec! Zaliczone! Ki ładuje się podczas walki, jak ty dostajesz wpierdol, albo jak ty dajesz komuś wpierdol. O! Zrobiłem słynne da-da-da. Niestety nie trafiłem. Gdzie dziura? Gdzie dziura w brzuchu? Gdzie dziura w brzuchu? Gdzie dziura w brzuchu Goku? No. Cenzura. U Krillana się muszę nauczyć. Goło dupiec Freeza pomógł, uratował dzień. Turles i Slug? Warto rozdawać punkty umiejętności. Jak jakieś dostanę, to rozdam. Ja wiem. Fajne to jest właśnie, że przeszłość psuje, trzeba naprawiać. Bo mamy te same wydarzenia, które znamy i one są... Można ciekawie zobaczyć, co by było gdyby. Już zjadłem, ale dziękuję. Dobra, bez takich. Zanudzają cię tego rodzaju tyrady. Pozwól, że pokażę ci wyjście. Innymi słowy, idź już sobie stąd, gołodupcu. Super Vegeta. No gdzie mnie prowadzisz? Ja już tu byłem. Condon City było znane jako Toki Toki. To ja pamiętam tę nazwę. Ta sowa się tak nazywa. Fajnie, że nic nie mówicie. O! Gracze, którzy przenieśli dane z nie mogą jednak przenieść następujących umiejętności. Super Saiyanin. Dobra. Jeju! Ja chcę przenieść! Ja mam Xenoverse! Ja mam! Adacho, to ja! Moja postać stara, widzicie? To moja stara postać! Macie teraz dowód na to, że grałem! Tak wyglądałem!
Tak! 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 Mam swoją postać, nie będę gołodupcem! Yes! A czemu znowu jestem gołodupcem? Ja faktycznie pokonałem wtedy wszystkich złych, ale... myślałem, że będę mógł grać z sobą. Ja pierdolę. Dobra, będę mógł jeździć po Condom City X-em. Fajnie. O, dostałem osiągnięcie. Ole drifto. Drifto! Gaz, gaz, gaz! To są ci kierowcy Hondy o 3 w nocy w mieście i przed samymi pasami tak. O, coś tu leży. Dobra, gdzie mam lecieć, powiedz mi. Nie no, mój pomnik tu stoi, nie wierzę. O, jestem tam na telebimie, mama! Dobra, tam widzę, że są jakieś fabularne ciekawostki. Tutaj? Tutaj jest. Modyfikacja partnera, przewodnik. Nikt, niczego nie chce się dowiedzieć, to ty mi tu zawołałeś. A nie, dobra, to ty. Pozasieciowe zawody. Zadania równoległe. Yo, koso. Yo. Ubierz te rzeczy, co dostałeś. Aha, racja. Wszystko? Co to znaczy wszystko? Czekaj, czekaj, mordo, bo ja chcę zrobić sobie jeszcze tutaj to. Kamehameha, paście! Nie, nie, nie. Kamehameha. Ja chcę Galik Gana. Mimo, że może tam to lepsze, ale cóż. Final Flash! Nie wiem, co lepsze. Zostanę przy tym, co mam. O! Łomot meteoru. To sobie wezmę. Maksymalny ładunek to sobie wezmę. Chyba już, co? Wzmocni atrybuty. Jestem ofensywny chłop. Zmień wyposażenie bojowe. Kapsułka mocy. Edytuj wzory czatu. A po co mnie to obchodzi? Zmień wyposażenie. Strój! Nie, no biorę to! I chyba z dół sobie zostawię. O. O, bez butów będę łaził. A mogę też bez... A nie, dobra. Tak zrobimy. Jest! Chyba tak zrobię. Stopy! Nie chcę. Kuku! Super dusza. Nie wiem, co to znaczy. Komplety. Kompleksy. Hmm.
Dobra, robociku, powiedz mi coś ciekawego. Polecam pójść też w kibo, niektóre ultimate takie potrzebują 500 ki. Nie no, dam, oczywiście. Ruszam. O, są mody na Moro? Co to za ubrania brzydkie? Vegeta, chcę Vegetą. Jak nie chcę, to biorę Piccolo i Krillana. Tak, Krillan, wziąłem cię, nie bój się, będzie dobrze. Cześć, ironiczny, czemu nie Heroes? Nie wytrzymałem po 20 minutach. Zalicz test starego. Nie wywalić się po 5 browarach? Bez problemu, ja po 5 dopiero jestem trzeźw. Nie no, przepraszam, patola. Gdzie mam lecieć, chłopcze? Tu mam lecieć? Włącz ten swój detektor. Ej, to jest miejsce skinówki z Brolim. Nie, nie, z Brolim z Dragon Ball Z. Naciśnij to, aby przeszukać okolice. Tam coś jest. To coś mam. Jak się zlatywało w dół. Co niewygodnie klikać ten scroll. Auć. Tutaj? Gdzie ja jestem? To tutaj było? O, tutaj jest. Czemu? On mnie naprawdę wysłał na poszukiwania jakichś patyczków? Broly z Dragon Ball Z. Zaraz pewnie przyjdzie, co? W trakcie zadań równoległych możesz przejść do innego obszaru. Aha. Aha. Kiedy w okolicy nie ma żadnych wrogów? Okej, czaję. Wchodzę, B. 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 RB. Aha, w ten sposób. Naceluj, 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 nacelowane. Od razu już nacelowane. Dajcie Broly'ego z Dragon Ball Z. O, tam ktoś leży. Tam ktoś leży. Krillan znokautowany, przecież tutaj go mam. Co to za zniewaga? Jak go przesuwam chamsko. Patrzcie to. Nie no, przecież już nie ma co podnosić. Mam jednego Krillana. Jak tego wskrzeszę, to mój się obrazi. Muszę go zutylizować. Proszę bardzo, do wody. Już. No i tyle. Dziękuję bardzo! Ja chcę tego mieć. Krillin ma swoją rasę? Przecież to ten sam. Ten się obudził. Dwóch Krillanów mam. To teraz mam drużynę, której się nie da pokonać chyba. Przybywa wróg, przybywa wsparcie. A. O nie. We czwórkę się będziemy bić. Ale to tylko Saibamery. I to tylko dwa. Jak się namierzało przeciwnika? W ten sposób.
Dobra, ty, ja ci pokażę chyba jakiegoś Galigana. Daj mi naładować kij, chcę naładować kij. Muszę to trzymać? Final flashem sobie strzeliłem. Nie trafiłem. Jak tutaj? Maksymalny ładunek. Chwila, wyczułam coś jeszcze. Drużyna trzech łysych i Piccolo. A Piccolo też jest łysy przecież pod turbanem. W trakcie walki możesz nacisnąć on. Tam ktoś leci. Patrzcie. No poczekajcie na mnie. Kawaii, man! Kawaii! Łoch! Patrzcie tego Final Flasha! Jak coś, to finał tej gry wygląda tak, że bijesz się z Brolim z Dragon Ball Z, grając pan z GT. Nie wiem, czy wolałbym tak, czy na odwrót. Chyba tak. Poziom przeciwnika. Aha, 2000. O, tam nowi koledzy! Ej, koledzy! Piccolo, co się z tobą dzieje? Co ty taki dziwny? Tam ktoś jest, lecimy. Kto to taki? Frieza? Tu jest jakiś jaskiniowiec. I jest Devil May Cry. Oczywiście, że rzucam, że przyjmuję wyzwanie. Od razu bije się bez problemu. Ja ci zaraz Final Flasha zrobię, kolego, to będziesz miał radosny sen. Łooo! Co się dzieje? Teraz się załatwię czymś innym. A ja tym trafiam w ogóle, czy tak nie za bardzo? Aha. Nie za bardzo. O, KO zrobiłem na nim. Gracz, który zada ostatni cios, zostanie za to wynagrodzony wraz z drużyną. To trochę nie fair. No i teraz ja zrobiłem KO. Gdzie jest jeszcze jeden? Jeszcze jeden tu był. Tam się biją. Nie ma, już zabiliście go. No dobre chłopaki jesteście. Musisz tego użyć, gdy on jest odepchnięty. To koniec? Co to znaczy to koniec? Ja chcę zobaczyć ten przedmiot, co dostałem. Co się zbliża? Nie płacz. Uwaga! Uwaga! Nie no, ja używam kapsułki mocy mojej. Krillan i... Tfu! Yamcha i Tenshinhan. Kuririn, chłopie. Widzę, że ktoś tu jest nie w formie. Czemu mamy się bić z Tenshinhanem? Przecież to swój chłop. Nie doleciał mój Final Flash, nie! Ale ludka leci w tle. Tak, w ogóle bijemy się, a ten na marginesie, ten Shinhanie. Jak miewa się lunch? Jak on tego uniknął? Przecież on był po kombosie. Dobra, spróbuję zrobić... O! Nic nie doleciało, okej. Okay. Jeszcze raz spróbuję. O.
coś tam wpadło. Ja, to tak działa, że ja nie mogę po prostu w niego trafić. To jest sparing. Aha. O, ja go dobiję. Heh. A Yamcha już nie żyje? Aha. Dobra, uciekam. A nie, jeszcze ten. Yamcha żyje. Yamcha, pokażę ci coś. O nie, nie mam energii, przepraszam. Przytrzymaj czosnek, to będzie mocniejszy. O! A, faktycznie! Faktycznie. Jeszcze Zetkę dostałem. Normalnie. Ta ogromna ki! To Yamcha! To było... Resurrected... Wskrzeszony jako Yamcha. Nie wskrzeszony. Odrodzony. Teraz nawet wygląda tak, żeby ta broda się łączy z tymi włosami, którą sobie założyłem, ta broda. Tak dobrze to wygląda. Jakbym faktycznie miał łysinę. Zetery. Zetery. Co to za nameczanin w okularach przeciwsłonecznych? Max zdrowie. Dojdzie do nokautu. Max ki. Okej, okay. Max bla bla bla. Dobrze. Wybierz ekwipunek. To już zrobiłem. To też. Ksywki. O! Nie no, ksywki. Idę po ksywki. Dawaj mi ksywki. Gdzie są moje ksywki? Gdzie są ksywki? Opcje. Dane gry. Nie, to nie to. Torba, borba, ósme smakę. Ustawienia grafiki może sobie zwiększę. Co to ma być? Dane gry było. A, jest, faktycznie, sorki. Świeży... Nie, no... Nie, noob! Zielonka? Co to za... Czemu mam takie brzydkie ksywki, tylko uczeń? Nie no, absolutnie się nie zgadzam. Kot! To mi się podoba. Kot Adacho. Ke. Symbol. Żadnego nie mam. Jestem kotem. Noob. Dobra, ej, podobają mi się te misje bardziej niż główna fabuła. Wszystko. Sztama! Sajańscy bracia! Goku z Radicem się dogadali. Unbelievable, baby. Ja wiem, że dostanę lepsze, ale no ja już grałem w pierwszą część i oni do mnie z noobem? Biorę Piccolo. Biorę Krillana. Jestem wierny swoim przyjaciołom. Pokonaj wszystkich wrogów. Nie musisz mi dwa razy powtarzać. Patrz się, co ładuje ki. A mieliście Saiyansa ze Final Flasha? Ja wam pokażę, że ja mam. No gdzie ty strzelasz? Przecież tutaj masz przeciwnika. Przybywa wróg! Raditz wleciał z front flipem! Ale mu kombosa zrobiłem! Wow!
Widzieliście tego kombosa? A faktycznie mocniej bije. No nie, Piccolo umarł. Czy to nie było? To jest Piccolo. Coś tam wygrałem! Ale mu kombo zrobiłem, nawet nie wiem jak. Gochanek mały! Od gamka cięty. Dobra, Gohan, nie denerwuj się. Gdzie jestem? Ja chcę tego wykończyć. Dajcie mi fraga! Nie trafiłem! Kurwa, zabrali mi fraga. Oddawaj przedmioty. Ta potężna ki, to Gohan. Oni nie byli dobrzy. Oni się z Radicem dogadali. Patrzcie, co się dostało. Wow! Obłok Kinto. Zdobywasz medal PC. No ja gram na PC-cie. Na nowym PC-cie gram. To chyba byłoby głupio, jakbym dostał medal PS. Albo XB. Jakaś liga? Liga w pierdolu. Co to za Jojo? Nie zawracaj mi gitary, chłopie. Idź stąd. Daj mi pograć w normalną grę, a nie jakieś zadania. Odejdź ode mnie. Gdzie jest tam? Tam chcę iść. Dobra, i Honda, szybsza niż wygląda. Bam, lecę! Driftem. Gdzie to było? Oła. Gdzie jest to miejsce, gdzie ja byłem? Tutaj, na wprost. Honda, szybsza niż wygląda. O, co to? O nie, tylko się tak świeci. Dawać mi te zadania, fajne są. Drużynowa walka, turniej sztuk walki. Dobra, nie ma problemu, mogę i w to grać. Bardzo mi się podoba, jest dobrze. Najlepszy kierowca. Oczywiście Future Adacho. Ubiór demona. A mam jakieś inne ubiory dla tych postaci? O! A mam, no tak, jak z czasem... Z czasem jak po prostu poznaję postacie, to one dostają nowe ubiory. Podoba mi się to. Pamiętam, że podobał mi się Xenoverse pierwszy. Długo, w cały miesiąc w niego no-life'iłem. Max Community Board w Kakarocie? Nie, ale chyba dwóch mi brakuje. Resztę mam na 100%. Wiem, że można to zrobić dobrym ułożeniem, ale nie robiło mi to jakiejś wielkiej różnicy. O, jaka fajna arena. Ale kto dotknie ziemi, to przegrywa. To tak, co tu mam znaczy w ogóle? Przestań, daj mi się naładować, to nie fair. Dobra. Chłop nawet tego nie uniknął. Ha! KO od razu. Dobrze. Fajnie, że są dwa jakby... Tu mam opcję do super ataków i jak kliknę dwa triggery, to mam dwie opcje. Znaczy w sensie drugi zestaw super ataków. Oj, oj, oj! Final Flash! A trybuny nawet nie pchnięte. Tego też dobiję. Hehehe! Aż mi pad zawibry... Co jest? Jeszcze? Goku przyleci. Nie, Piccolo i Gohan. Zacznę od ojca. O, nieźle oberwał. Ha. Co
Co to w ogóle za atak? O, Makanko Sapo wleciało. W ogóle co tu za sterowiec na górze wielki? 22 wiek po prostu. Ho! Spróbuję zaatakować tym atakiem. O, trafiłem. O! Koniec ostateczny! To ogromny kij, to znowu Gohan. No i jest Zed. Nowy poziom. Piccolo, ubiór demona peleryna, turban Piccolo. Ja już mam swój ubiór, nie będę zmieniał. Na takim samym sterowcu wyświetlili parodię walki z Celem. O, Bulma przyszła. Cześć. Bulma z designem z Dragon Balla Super. To puar? A nie, jakiś dziwny ten puar. Ten słodziak ma mi się pomóc odstresować? Wydajcie ciężko zarobione medale na maskotki. Aha, czyli mam wydać ciężko zarobioną wypłatę na pluszaka. Say no more. Dobra, dawaj mi pluszaki. Maskotka CC, chcę mieć pluszaka. Ciaocu! Kolory kryminatora! Chcę! Nie mam tylu pieniędzy, o nie. Okrutny był. Zeno! Gruby Gogeta! Ha! Ja chcę Ciaocu w kolorach Taopaipaja! Super dusza. O? Co to się robiło? Wzmacnia zwykłe ataki. To były takie EQ, co się zakłada. Nie no, nie chcę takich tutaj rzeczy. Grafika. Mogę sobie kupić grafikę. Jaką sobie kupię? O, zamasu jaki fajny. Gogeta! O, jest Goku Ultra Instinct. O, Omen! Nie no, biorę sobie Gogetę. I gdzie to będę miał? Gdzie mam teraz tę Gogetę? Tutaj dane gry. To nie tu. Nie pamiętam. Nie, to nie tu. O, tutaj też muszę wejść przy okazji. Ki sobie zwiększę ki. Wyposażenie bojowe. Opcje, no jestem. Aha, opcje. Jest grafika, dobra, dziękuję. Proszę bardzo. Nie, to nie tutaj! Dostosuj grafikę. Torba? Jest! No, w końcu. I co teraz? No fajnie, mam ją i co? Już? Mogę sobie na nią popatrzeć? Okej. Okay. Nice. Cieszę się. Dobra, Honda! Patrz jak driftuje! Recepcja. Proszę, klucze do recepcji. Z recepcji, znaczy się... Przygotuj się na atak Saiyan. O, tutaj już mamy... A, nadal trudności 1.
zabij Raditza jako ostatniego. Pokonaj. O, tutaj fajne są takie dodatkowe warunki w tych misjach, o których w sumie zapomniałem. O, tutaj mam tego Gogetę. Czy będę grał na live'ach w Xenoverse 2? Chcecie, żebym grał na live'ach w Xenoverse 2? Bo ja raczej sam nie będę grał. A jeśli wam sprawia przyjemność oglądanie, to ja z chęcią. No i tu jest ten Gogeta. Zobaczycie mój postęp, jak się Adaś rozwija. Przygotuj się na atak Saiyan. Skra, pra, gra. Dobra, jesteśmy, ale ładna tutaj. Nie chciałem być na jako pierwszego. Krillon, potrafisz latać, a biegasz. Pajac, wszyscy tu latają, a ty. Ale zobaczcie ten. Zobaczcie ten widok. Patrzcie ten widok. Jak to jest wysoko, ale to byłoby widać z ziemi. No chodź tu, chłopie. Daj mi zrobić kombosa. Ale kombosa my zrobiłem. I trafiony, zatopiony. O, genki deska. W ogóle oni cały czas gadają o tej lunch? O, ten też dostał fajną. Ale Makanko Sapo w tle poleciało. Fajnie, że oni się też sobie biją ze sobą. Czy będę grał z widzami? A można w to grać? Z widzami? O, ci się chcą ze mną bić. Patrzcie, chłop ma strój jak Vegeta z kinówki z Brolim. Rzucę ci wyzwanie. To jakiś Chińczyk. Ej, ej! Co to jest za baba silna? Czemu taka silna przyszła? To jest jakiś inny gracz. Okej. A to są prawdziwi gracze w realnym świecie? W realnym czasie? Czy jakieś boty? Przecież ja gram z botami. Przyszedł pan Maruda, dokładnie. Zadanie nieudane. Wskrzeście mnie! Boty z ich postacią. Jakieś boty chyba przyszły, panie Marudy. Ale przestań ty do mnie mówić takie słowa, ja chcę zawalczyć tam, gdzie byłem. Fryzjer? Fryzjer? Dobrze, już rozmawialiśmy o fryzurze. Ja już nie mogę zmienić, bo ja jestem z rasy fryzy. Nie mam włosów. Co mi, rogi chcesz dorobić? O, coś leży na ziemi, gówno jakieś. Zbieram 5 zł. Wiecie, że się opłaca podnosić drobne z ziemi? No, podnoście. Podnoście drobne, jak znajdziecie na ziemi. Serio się opłaca. O, kierowca Hondy wylądował. Oczywiście, że idę jeszcze raz tam się bić z nimi. Mam do polecenia mody. Ja dopiero odegram swój pierwszy dzień, dajcie spokój. Nie będę grał teraz na graczy, jak oni mnie zjedzą, to nie będzie w ogóle fanu. Chcę się nauczyć, chcę sobie pograć tutaj. Są mecze online, czyli z widzami zagrasz. No to jak z widzami, jak na którymś tam live sobie zagramy. Ale teraz dajcie mi się nacieszyć grą. A ja mogę zrobić maksymalny ładunek. A nie mam tego, co tak wszystkich naraz bije. Wszystkich już wcześniej pobiłem, a teraz muszę ich znowu atakować. Ojej, Joniu!
Patrzcie, co mu zrobiłem. Ale mu kolano zrobiłem. Faktycznie dostaje kij. Dostał kij ten Shinhami. Ja chcę go dobić. No, dawać fragi. Teraz się otwiera okno. Czy co? A, jeszcze Yamcha był, aha. Yamcha na off-screenie zginął. Tak, Gogeta, cześć! Grałem na tę chwilę sam, bo grałem w to pierwszy dzień. Ale w Xenoverse'a 1 grałem, tylko muszę sobie przypomnieć, bo to było dawno temu. Nie ma problemu z zaproszeniem cię do znajomych? A tutaj można zapraszać do znajomych? Ja tu nie mam żadnych znajomych. No już, daj mi spokój. Ale damage! Ej, nie zabiłem go. Piccolo przyleciał. No, chłopie. No nie, zabili mi Gohana. Znaczy, dobili. Dobra. Co by tu wybrać? Może to. O, trafiłem. Ojejku, ależ. Jeszcze? Kto teraz? Goku. A więc to stąd bierze się twoja energia. Piccolo żyje. Ta ogromna ki. To już trzeci raz Gohan. Ale go... Muszę się nauczyć tych skrótów klawiszowych dobrze. Nie, musi on być unieruchomiony, musi być Goku. Prawym triggerem sobie to robię, okej. O, jest, dobra. Jak unika wszystkiego, chłop. Trafię? Jest, trafiłem. Unika tego wszystkiego. Dobry jest ten Goku. O, wlazłem w to. No, nie mam aha, nie mam ki. Trafię go! Nie trafiłem go! Trafiłem, nie trafiłem! Ale unika skurczybyk. Zablokował to! No nie no, co to za kamera śmieszna? Nie chcę patrzeć na bramę. Nie wiem, co się działo w ostatniej części tej walki, ale się udało. Dostałem za to za taką walkę ostrą. Mistrzowskie gi. Są Gohan mały, klan demonów. Tak, gram na Steamowej wersji, a co?
U was też taka plaga much? U mnie jak w szopie na krowę usiadły, to się biedna podnieść nie mogła. Naprawdę? Biedna krówka. Dobra, zrobię jeszcze jedno zadanko i na dzisiaj to będzie koniec, bo zaraz meczyk. Ja słyszę tam Kaylee Kalifle. Mina-san! Ja słyszałem tam Kaylee Kalifle? Z jakiej paki one tam były? Aha, dobrze. No rozumiem już. Goki. Może wezmę sobie... Nie no, zostaję wierny moim sojusznikom. W prawo poleć dalej, ale tam miałem zablokowane. Krew Saiyan. Pokonaj Piccolo i Son Goku. Lecę sobie na chillku, podlatuję, bum, od pleców. Bez honoru. Po mojej stronie jest Raditz? Aha. Dobra. W sumie walczę przeciwko Goku i Piccolo, więc jakby fakt, że Raditz jest po mojej stronie, ma sens. Dobrze. A Goku już umarł? Porażka! Jaki był warunek porażki? Że ktoś z moich co? Raditz miał chyba wygrać ten. Przeżyć. Tak mi się wydaje. Czytaj ten czat, chłopie, porządnie, to 3 razy lepiej będzie ci szło. Dobrze. A mogę grać po swojemu, czy nie? Raditz chyba miał przeżyć, tak? Raditz pokonany, okej. Okay. Czaję. Jak mam go bronić? Zatwierdź mi wpis na zakolach. Jasne, Peder. Oczywiście, że ci zatwierdzę. A, nie mam zablokowanych, ale ja nie chcę nim... Okej, dobra, może Vegetę sobie wezmę. Zamiast Krillana. Ale... Ale źle mi z tym na sercu, że nie jestem wierny Krillanowi do samego końca. To czemu oni tak tego Raditza fokusują? Trafię? Nie trafiłem. Nie wiem, jak zrobić dobrze, żeby za każdym razem trafiać tym Final Flashem. Czy najpierw wyprowadzić całe combo i go odepchnąć, a potem dopiero strzelać? Też czasem nie wchodziło. O, teraz stał w miejscu. Na szczęście Raditz jest jeszcze nietknięty. O, Piccolo zabity. Wszyscy na Goku. Kurde, gdybym nie miał tego skilla, który mi przywraca ki, to nie wiem, jakbym grał. Jak ja dosłownie musiałbym maszować chyba tylko cały czas X i Y. O, jak pięknie weszło. Dajcie mi go dobić. Nie dobiłem go, ktoś inny go dobił, słyszałem, widziałem to. Ktoś inny wystrzelił, chyba Vegeta. Ta ogromna Kito Gohan! To Gohan dziecko!
Ależ... Or... Ależ po prostu... jednego słowa. Ale no co to się dzieje? Czterech na jednego Gohana małego? Nie sądzę, żeby to było sprawiedliwe. Dobra, niech ktoś go przytrzyma. Czemu ja tylko go biję? Och! Aj, dobrze, przytrzymałem i poleciało więcej damage'a. No, teraz ja go dobiłem. Jak wrażenia? Cześć, Mr. Ford! No, grałem w jedynkę, więc jakby... Ktoś się jeszcze dobije? Ten Goku jeszcze przeżył! Jakim... cudem? Grałem w jedynkę, więc jakby to... W gruncie rzeczy przypominam sobie bardziej rzeczy, niż się uczę, chociaż... Wrażenia są pozytywne. Ja grałem w jedynkę, to grałem... Grałem dużo. W sensie nie... Nie przez długi okres czasu. Czemu nie mogę go... Nie przez długi okres czasu, ale dużo czasu przez jeden miesiąc. Dzień w dzień. Muszę Raditza ochronić, bo jest tam... Ale się typnąłem za jego plecy! Widzieli to? Zakończę to jak prawdziwy fan Vegety. Nietrafionym Final Flashem. Dobrze, to może jak troszeczkę mniejszy fan Vegety. Nietrafionym Gallic Gunem. Raditz ma być pokonany. Właśnie nie może zostać pokonany. Już raz został pokonany. I przegrałem. Co to ma być za troll? Nikt się nie spodziewał Gohanowskiej Inkwizycji. Zadawalam się drużyną rangą A. O! Pięciogwiazdkowy przedmiot, to chyba najlepszy. Czapka smoczej kuli czterech gwiazd, to jest ta czapka Gohana, tak? Prawdziwy fan Vegety z rasy Zamrażarek z łysą głową jak Krillan. Trochę tak. I jeszcze w stroju Roshiego. Dobra! Bardzo wam dziękuję za dzisiejszego live'a, to by było na tyle. Bardzo się cieszę, że znaleźli się tutaj fani, którzy zostali do końca. Xenoverse 2 będzie ogrywane na live'ach, nie wiem co jaki czas, ale na pewno nie będę grał samemu, chyba że będę grał, to przepraszam. Ale na pewno będę starał się grać na live'ach, także tak czy inaczej, na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję za wsparcie, nie wiem jaki będzie film jutro, bo nie mam pomysłu. Może to AF sobie zaczniemy, Young Gigi. Tak czy inaczej, tak jak powiedziałem, nie będę się powtarzał. Miłego dzionka! Zjedzcie sobie coś, ruszajcie się, korzystajcie z pogody i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć. Diana.